Dziś znowu koło fortuny decyduje o tym, jakiego koloru zdjęcia zrobimy. Więc biorę moje koło fortuny na telefonie i mamy godzinę na wykonanie tych zdjęć. Czyli liczę z obróbką, no może daję sobie troszeczkę więcej czasu, bo ostatnio z obróbką nie zdążyłam godzinę, więc miałabym pewnie więcej czasu, jednakże staramy się jakkolwiek zmieścić się w tym czasie. Zostały nam bardzo ładne kolory, bo zostały nam fiolet, uj, z fioletem by było ciężko. A brzowy. Różowy! Kurde! Fajnie! Ej, bo miałam już jedno zdjęcie, które zrobiłam wczoraj na odcinku z Barbie. Więc jeśli nie oglądaliście Barbie, to tutaj jest zdjęcie, które zrobiłam różowe właśnie na tym odcinku. Mega się dobrze bawiłam. Dobrze, różowe zdjęcia. Mamy na nie godzinę. Sądzę, że będzie luz, nie będzie aż tak trudno, no bo zdjęcia brązowe było wiele trudniejsze do zrobienia niż te różowe. Okej, potrzebuję stoperu. Stopera? Stoperan. Uwaga, klikam start. Jest godzina, 20:13. Dobra, to teraz tak, potrzebuję Pinteresta bardzo szybko. Pink photo ID. Mega ładne są. Mam różowe buty? Mam różowe buty. Mam też chyba różowe balony, ale czy ja mam czas pompować balony? Mam pomysł, mam pomysł. Zrobimy to zdjęcie z różowymi chmurami. To jest jedno zdjęcie, które będziemy kopiować. To brzydkie słowo. A, nie dodałam, że mamy 3 zdjęcia do zrobienia. Ej, to zdjęcie jest boskie. Kiedyś bym chciała je takie odtworzyć. Jest boskie. Jeśli chodzi o różowe zdjęcie, mam pomysł. Co zrobić z teczką permanentną. Nie wiem, czy to na tyle wyjdzie, to światło. Zobaczymy. Myślę, że muszę jakiś różowy materiał nałożyć. To będzie. W porządku. Zaczynamy robić zdjęcia, moi drodzy. Zaczynamy. Na początku zrobimy zdjęcie z chmurami różowymi. Znajdę gdzieś po prostu też na czym? Znajdę gdzieś w internecie różowe chmury i to będzie mój pomysł na foto. Więc, oj, też nie chcę, muszę zrobić jakoś tak tutaj zdjęcie w takim oto stylu. Mam tu za mało miejsca na takie zdjęcie. I też ubrałam się na beżowo, żeby tak bardzo też nie... O, tylko mało czasu. Yeah! Oh yeah! Ustawienia chyba są najgorsze. A może na stojąco nie zrobię to zdjęcie? Ej, jak myślicie? Na stojąco czy na skręcząco? Czy jest o tak głupia ramka tam z tyłu od zdjęcia, więc nie mam pojęcia. Zdjęcia nie mam pojęcia. 10, 9. Oj, nie wiem jak się ustawić. 8, 7, 6, 5. Nie wiem, czy to wyszło. Chyba nie wyszło nic z tego. A może parasolkę? O, ale z parasolką mam zdjęcie pomysł. Moi drodzy, kolejnym zdjęciem, jakie będziemy odtwarzać. Nie wiem jaki jest. Wiecie co ja działam? Ale strasznie brudne jest to prześcieradło. Muszę by je posprzątać. Ogólnie nie wiem jaki mam pomysł za to zdjęcie. Szczerze, naprawdę robię to. Nie wiem, no jak wyjdzie, to wyjdzie. Tak, to jest mój pomysł na fotę. Na zdjęcie. Mega dziwnie wygląda. Okej, czekajcie. Nie wiem jak to zrobić. Chyba, że będę po prostu podtrzymywać to w taki oto sposób. Dobra, to co? Robimy... Genialne zdjęcie będzie, kochani. O! Trzyma się! Nie widzicie tego? Nie wiem, jakieś sexy zdjęcie zaraz wyjdzie. Nawet ja nie wiem, czego ja szukam w tym zdjęciu. Nie wiem, na czym ma polegać. Ej, serio? Jakieś totalnie nieprzyzwoite zdjęcia wyszły. No ta foto jest ładna, ale naprawdę wygląda nieprzyzwoicie. Lecimy dalej, nie możemy niestety na razie przestać. Ej, serio, jakieś nieprzyzwoite zdjęcia wychodzą. O, ej, ładne chyba. Zarobiste jest. Ej, mega ładne zdjęcie, podoba mi się. Czekajcie. Tutaj mi nie pasuje, że strasznie mi się odkryło, odkrył mi się jeden z cycków. Chociaż podoba mi się to zdjęcie, ja je zostawiam, bo naprawdę mi się podoba. O,
wygląda tak to i teraz tak, jest różowe, ale zaraz się pozmieniały i w ogóle będzie różowe, edycja. Dajcie mi chwilę, ja edytuję sobie na telefonie i zaraz robimy trzecie zdjęcie. A zostało nam? Mamy 28-57 minut. I love to zdjęcie, serio, przerobiło mnie genialnie i nawet chyba je wstawię na Insta, no tu jedna fałda mi wyszła, ale kochani, kochajmy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Jeśli jest fałda na brzuszku czy nie, okej, okay, czasami to wygląda nieestetycznie, ale kurczę, to jest nasze ciało. Akceptujmy jednak jak jest, albo po prostu też akceptujmy, ale dbajmy o nie, żeby było też sprawne. Tatuaż jest tutaj bezsensowny z odcinka, jeśli nie oglądaliście tego odcinka, to zapraszam was. To jest straszne i nie wiem, czy mi kiedykolwiek znajdzie. Mamy fotę! Super! Robimy trzecią fotę i zaraz do was wracam. Padłam na pomysł na trzecią fotę. A będę miała tak dużo sprzątania, bo ja mam tutaj takie kwiatki. Ojoj, które się strasznie fatalnie sypią. O takie. I coś, kurczę, z tymi kwiatami muszę zrobić. Będzie naprawdę dużo sprzątania. Mam pomysł, pamiętacie odcinek ostatni, kiedy ja na te koło od softboxa, lampy, poprzyklejałam taśmę? Mam plan, troszeczkę, no przepraszam was, kwiatki, jednakże z kilku zrobię po prostu taki właśnie obręcz w kolej. Może być ładne. I gdzie ja to mogę zrobić, to zdjęcie? Dobra, o nie, bo się wszystko sypie. Robimy tutaj, bo nie mam innego wyjścia, ale fajnie wyjdzie, obiecuję wam. Mam problem ogromny z tym, mamy 22 minuty, a 5% baterii w telefonie, więc mam ogromny problem z outfitem do tego zdjęcia. No i też bym włosy rozwiązała, jednakże mam takie włosy straszne dzisiaj. Bad hair day. Szczotka, pasta, kubek typu woda. Ej, ogólnie też padłam na genialny pomysł, ale mam za mało czasu. Gdybym miała jeszcze może 10 minut dodatkowo, bym pomalowała włosy na różowo. Bo jutro to planuję zrobić. Kurczę, statywie! Możesz się ogarnij, potrzebuję cię aktualnie. O, jak to wygląda? Chyba dobrze, co? Ale jak ja mam to przykleić? To jest pytanie. Zajmuję tą opaskę. Mam wszędzie to coś. Wszędzie. To jest jak brokat. Ej, ale cudne są. Patrzcie na to zdjęcie. Cudo! Mamy zdjęcia! Niesamowite, a wiecie tam ile czasu zostało? Piękne jest! I widzimy się na komentarzach moich i już podsumowanie. Moi drodzy, widzimy się na podsumowaniu. Ja jestem bardzo zadowolona ze zdjęć. Naprawdę są bombowe. Zrobiłam je w 40 minut. Z przerobieniem również. Ponieważ no nie było aż tak dużo Photoshopa, w sumie nawet w ogóle nic. Używałam tylko Lightroomu na telefonie. Więc przejrzymy, mamy te trzy zdjęcia, czas 40 minut. Chciałam, żeby one się różniły. Na pewno w następnym odcinku będę chciała na przykład spróbować gdzieś wyjść. Może jakby do sobie zielony, niebieski, czarny. No to sądzę, że na podwórku byłoby więcej. Róż jest trudnym kolorem, na pewno, ale miałam o tyle farta, że dużo mam różowych rzeczy w mieszkaniu, w sumie to jest bardzo mój kolor. Okej, sprawdzałam te inspiracje na Pinterestie, ale w końcu większość było moim pomysłem, więc jakby cieszę się bardzo. Jestem mega zadowolona. Pierwsze zdjęcie, które robiliśmy, było zdjęcie przy ścianie z ręką i ogólnie z parasolem. To jest chyba moje najmniej ulubione zdjęcie, jednak nie jest najgorsze zdjęcie, jakie jakby nie jest złe, ale też nie jest moje ulubione. Jest bardzo ładne, zobaczcie. Tak oto wyszło zdjęcie. To jest taki bez przeróbki zdjęcie, które wyszło moim zdaniem, ten parasol przy świetle dał fajny taki filtr różowy. To jest zdjęcie bez filtra, więc światło dało nam super. Fajne jest to na tym zdjęciu, że widać moje oczy i tylko. Ja lubię takie artystyczne zdjęcia, ja nie lubię takich podstawowych zdjęć, że się siada i się robi zdjęcie, albo na przykład takie wyjazdowe. Moje wyjazdowe zdjęcia muszą być wyjątkowe, muszą mieć coś innego w sobie.
No i właśnie to zdjęcie jest bardzo artystycznym zdjęciem, ale zobaczcie na te oczy. Te oczy mówią albo jestem przestraszona, albo... No nie, one dają jakiś niepokój. Ja widzę w nich niepokój, że coś się dzieje. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tym zdjęciu. Mi się podoba, jest takie zwykłe, proste do zrobienia. Akurat zrobiło się, że moje oczy były widoczne przez, przez rękę. Ocena 7 na 10. 7 na 10 oceniałabym to zdjęcie, tak. Więc jeśli na przykład chcecie zobaczyć kilka moich zdjęć, to zapraszam was na Instagrama. Tam zazwyczaj właśnie, no, publikuję swoje zdjęcia i z podróży, i ogólne, więc możecie sobie zobaczyć. Kolejnym zdjęciem było zdjęcie robione na łóżku, na białym prześcieradle. No to był pomysł. Po prostu potrzebowałam jakiejś białej przestrzeni, jasnej przestrzeni, żeby ten róż bardziej uwydatnić. O, są jeszcze takie śmieszne, które zrobiłam. I w końcu wyszło oto takie zdjęcie. Bardzo mi się spodobało właśnie tą delikatnością, może jakąś sensualnością. Nadal nie jest może aż takie niesłuszone, ale po dodaniu filtra, tak oto wygląda to zdjęcie. Ja jestem w nim zakochana. Nie wiem jak wy, uwielbiam, kocham to zdjęcie. Kocham to zdjęcie. Jedyne co bym zmieniła może w ustawieniu, ale wiadomo, ja robiłam to ze statywem w nogach. Więc to bardzo trudna figura do odtworzenia. Może bym zakryła tutaj o ten boczek, który trochę nie wygląda estetycznie, ale tak to, no, tak jest moje ciało. Moim zdaniem jest to piękne zdjęcie. Ostatnie zdjęcie. Na ostatnie zdjęcie miałam kilka pomysłów. Żeby nałożyć filtr, żeby potem może w Photoshopie dołożyć taką warstwę, na przykład różowych chmur, żeby to było takie przezroczyste, żeby wydawało się, że jestem w niebie różowym. Ale to by było totalnie z Pinteresta, a tak naprawdę żadne z moich zdjęć nie jest takie pinterestowe, ściągnięte z Pinteresta. No i coś tam główkowałam z tymi kwiatami, miałam przyczepić je. No i aż w końcu stwierdziłam, że najlepiej będzie doczepić je do mojej twarzy. I z takiego zdjęcia oto zrobionego powstało takie zdjęcie. Ja powiem wam, jestem zakochana w tym zdjęciu. Jest ono inne, jest ono wyjątkowe. No właśnie, bardzo ciężko było mi wykadrować to zdjęcie. Nie wiedziałam, też z tyłu jest ramka niebieska, więc wykadrowałam to w taki oto sposób i mi się bardzo podoba to zdjęcie i prawdopodobnie będzie na moim Instagramie, więc koniecznie wpadajcie na Instagrama, żeby je od razu skomentować różowym sercem, to wtedy będę wiedziała, że jesteście tutaj z YouTube'a. Zachęcam was do napisania w komentarzu, które zdjęcie wam się najbardziej podobało, które najmniej i dlaczego, albo po prostu, które zdjęcie według was jest najlepsze i czy byście w sumie zrobili sobie takie zdjęcie. Moi drodzy, widzimy się już jutro o godzinie 17 na moim kanale, bo trwa wakacyjne daily. Buziaki.